Co ty gadasz? Ta gra jest za darmo. Jest to zaraz atakowanie fajnie jeszcze gierki fajne. No, za darmo. To jest pięć. Zamki, masy, kart. Gra tylko na PS5. Chyba za darmo. No ja się proszę. Jak to się stało? Miałem dostarczyć ją do świetlików i odejść. Przemierzasz z kimś pół kraju. No. Chciała wierzyć, że jej odporność coś znaczy. A według ciebie, która część jest trudniejsza? The Last of Us 1 czy 2? A może chciałem być wobec niej fair. I udało nam się. Znaleźliśmy świetliki. A nie chodzi mi o mniejsze, tylko trudniejsze, nie? Naprawdę mogli stworzyć lek. Ja nie wiem czemu, ale mam takie zielone odcienie, nie? Na telewizorze. Umarłabym. Jezu Chryste. Doktorze? Co tu robisz? Nie dam ci jej zabrać. To nasza przyszłość. Pomyśl o życiach, które ocalimy. A dłuższa kampania od jedynki, czy nie? Jezu Chryste, Joel. Coś ty zrobił. A ile ci tak zajęło przejście? 24 godziny, nie? Ocaliłem ją. I tak... A ja wiesz, że już przeszedłem Milesa w ogóle? Taka krótka gra, że szkoda gada się. No dalej, mała. Trzymam cię. Trzymam. Pilnujcie wyjść! Nie dajcie mu zjadać! Co? Ja. Ja ściszę sobie trochę grę w sumie. Ale nie, to jest fajne. Lepszy, dużo lepszy niż Fortnite. No są to lepsze niż Fortnite. Muzyka dam na 30, nie, dam tak 35. Wiem, bo ci się nudziło i zrobiłeś. Było mi się, nie miałem co, teraz miałem PS5 i zrobiłem. Zmiana tekstu na mowę, co to jest w ogóle? Automatyczne słuchawki stereo. Dźwięk mono. To nie wiem co to jest chyba. Mała dostała podwyżkę, gratulacje. Widzisz, coś się dzisiaj muszę być. No. Ale wiesz, że moja ma własną firmę, a nie do czyjejś chodzi. Co, jest szefową czy co? No tak. Powiedziałem, że przeprowadzili badania. Jest szefową i kurwa mój narzeka, że nie masz pieniędzy? Ale to niedawno tak tego. Jej odporność to nic. Została awans, po prostu jej awans została roszata. Nie, ale własną, że inną, że tego. Rzuciła to i no. Nie wiem jak ci to inaczej wytłumaczę. Nie powiedziała, że nie. Musimy wracać. O, już tego nie ma, dobra. No bo ja miałem takie zielone odcienie jakieś, jakby nie wiem, jakby telewizor się zepsuł. Włączyłem od nowa i już tego nie ma. Dobrze, no. A tam się multiplayer gra, nie? PUBG. Ja mówię na to PUBG, nie? Co? Ja to mówię na to PUBG. O, no jest pierwsza osoba. To jest PUBG, ja ci mówię, nie? O, tam pierwsza osoba jest, a potem nie ma pierwsza osoba. Kurde, ale, ale grafika, nie, dojebana. Ja kupuję tylko gry, jak jest zniżka. Jak nie ma zniżek, to nie kupuję. Też tak robisz, czy nie? Jest przecena, ale to chyba jakaś tam mała, chyba nie. Aha. Czemu nie chcesz remaster zagrać? No to do PC to jeszcze długo, nie? Chodź. Spoko, wezmę je. Idź już. Na pewno? Tak. Dobra. Jeśli chodzi o naszą rozmowę... postąpiłbym dokładnie tak samo. Zabiorę dalej live jest? Dobra, jest. Wiem, że wywaliło. Na razie, Tommy. A w ogóle trzeba w dwójce, żeby platynę mieć, to trzeba ukończyć na najtrudniejszym poziomie? Grę? Gdzie to zrobiłeś? Ile się z tym męczyłeś? Halo? Eli? Prawie dostałam zawału. Pukałem. Hej. Hej. Co jest, Joel? Tak, wpadłem. Wiesz, Ludzie cię chwalą. Mówią, jak sobie radzisz, że bardzo pomagasz. Świetnie. Hmm? Byłem na przejażdżce z Tomim. Powiedział dowcip i pomyślałem o tobie. Zajesz to, że Sekiro ostatnio? Co na live? Co się zagarza? Jill, jest dość późno. On tak napisał? Kilka godzin przed startem. Tak, nie wiem. A czemu? Nie wiem. Powiedziałem, że jest ostatni teraz. Chciałbym ci coś pokazać. Daj mi sekundę. To się sprawdza, bo zaczął... Wiesz, że on cały czas gry darmowe? Aha. Co to? Wiesz? I z tym płciem gra cały czas. Niektórzy mówią... Pewnie żałuję, że ci tyle wysłał pewnie, nie? Teraz. No co ty? Nie, mogę tylko zapytać. Zagrać ci coś? No bo tak trochę to wygląda, nie? Bo tam się spytałeś, czy mu zależy, że tyle ci wysłał, a on powiedział, że już dla niego to nie ważne coś. Jakby na nim zależało, to obiecaj, że nie będziesz się śmiać. Pewnie teraz go to boli, nie? Że ty aż tyle wysłał. A ile on? 800 wysłał, nie? Jakie 800? 700? Nie wcale 700. Dwa treningi. Ja już treningi muszę ukończać. To make this man of me, all my stolen missing parts, I've no need for anymore, 'cause I believe, and I believe 'cause I can see. Pewnie jak ja bym to kupił, to byś chciał pewnie z tego szarpnąć na czas. Co? Pewnie jak ja bym to kupił, to byś tego. To byś chciał pewnie, żebym ci szarpnął. Jaka gra? No, także tak. Z wampirem, ja wiem co. To co grałeś? Mogło być gorzej. Ale co z czym? Zawsze to coś. Może tego, że jakbym to kupił, to byś chciał, żebym ci szarpę i to czas robił. Może wygrać pewnie, nie? Jest twoja. Co? Nie, zupełnie się na tym nie znam. Obiecałem, że nauczy cię na grę. Ja początek znam, bo początek jest na sekundę, na podróżach. Prawda. Gdzie jestem tutaj? Jestem na pomaku i... To co, może jutro zacznie? Dobra. Okej. Okej. Są gracze. Czy... Tak się potem nie zachowują. Pamiętasz ten dowcip? No co tam, jaka tam jest mechanika? Dlaczego zegar rzucił się z okna? To co, teraz będziesz to napierdalał? Bo czas leci. Napierdala tego. Ja sprawdzę. Chciałem od nas sprawdzić. Ale głupie. No jest za darmo. Prawda. A nie o co chodzi, nie wiem. Nie wiem. Dobra. Teraz to ty, zaraz są emocki chyba. Słuchajcie. Bo jeszcze autem jedzie w ogóle, co jest? Doomslayer. Co jest grane? A to nie, bo nie aż to jest niego. No co? A co chciałeś? Ja nie wydobyć przez takiej samochód. No to tą grę masz za darmo oczywiście, nie? No hej, przepraszam, to zupełnie zaspałam. Daj chwilę, ubiorę się. Podobno miałaś ciekawą noc. No to nie, chyba cię posrało. Pocałowała mnie, tylko się wygłupiała. No właśnie. To nie było nic takiego. A jeszcze na tej gry nie ma, tylko jest na przedpremierą, można zamówić. Co? Jak grać? Co? Ma broń? Skąd ma broń? Myślałam, że... Rozstaliśmy się tydzień temu, a ty już ją wyrywasz. Ja pierdolę. Nie. Nie mogę tego. Pewnie chciała, żebyś był zazdrosny. Ja nie... nigdy bym... Fizyka pupka jest śmieszna, naprawdę. Ja sobie robię. Zwisa mi to. Ja pierdolę. Ruszy. Dupak z ciebie. To jednak było trochę słabe. Nie śmierdzi. Nie, ale jest to z tego... W ogóle się nie ma z tej pić w ogóle. O, PS3 tu jest. Padam z nóg. Nie rysuję tego w ogóle, co to jest. No ja nie miałem takiej, ja miałem Slim. Trzeba z tą wyjść, nie no. O, też jest. Dobra. Na trofeale, ale chcę spać z... Ja to nie pokazuję. Joel już stał? Na północy pojawili się zarażeni. Była wesoła do samego dnia. Do dupy. A ja jestem skrzywdzona, i co? Nie, chyba nie skończę. A daj. Właśnie wstawałam. Trudno to grać. Serio? Masz wszystko? Mówiłem, że to cię podnośnie, nie? Jakby co? Wszyscy dziś o tobie plotkują. A wiesz, że tam jest takie trofeum, żeby nie zabijać nikogo? Czekaj, jak to szło? Pocałowałaś Dinę? Ona mnie pocałowała. No czekaj, a ci ten... Zobaczę trofea w Kizonie. Musisz kogoś zabić tutaj. Ale nie, jestem ciekaw, jakbyś tego, jakbyś stworzył to zakończenie, nie? Może byś się zdziwił zakończenie. Ale w ogóle nie wiem, jest mecz treningowy, a nikt nie pisze o co chodzi. Więc sobie przysłałem zrobić ten trening, bo nic nie pisze w ogóle, nie wiem, jeśli to jest. Nie rozumiem tego. Ale nie wiem. Myślałem, że popis mecz, ale... Aha, jest takie trofeum. Ukończ kampanię na dowolnym poziomie trudności, nie zabijając przy tym żadnego cywila. No jak mi z klikiem kogoś trafisz, no to już po trofce, nie? Przez co Seth nazwał cię niezbyt ładnie. Ta? Joel przewalił typowi. Popchnął go tylko. A ty się na niego wściekłaś? Tego nie rozumiem. To była bardzo dziwna noc. Fascynujące. Jakie to słowa gry? Maria chce z tobą pogadać. Gdzie jest? W knajpie. Chodzi o Setha? Nie wiem. Powiedz jej, że mnie nie znalazłeś. Nie. Mówi ci coś słowo lojalność? Słucham? Hej, słuchaj... Z nami w porządku, no nie? Proszę cię. A ciekawa za to chatę... Między mną a Diną? Ale wtedy to będzie dużo czasu. Wiem, po prostu nie chciałabym, żebyś... Ale mnie zastanawia. Co HCKD... Ja za co zgłosił Krobiego, nie? Dzięki. serio muszę się kontrasłowić na tej grze, naprawdę. On bez kitu, to jest głupie, nie? Albo tego, albo Destiny, nie? No jak nie? Trzeba było tam. Cześć, Jessie. O, hej. Chcesz coś zjeść? Nie. Gdzie Maria? Przy ladzie. A to ciekawe. Co? Przepraszam. Eli? Jesteś, chodź. Sef, ma ci coś do powiedzenia. Nie mam zamiaru słuchać tego świętoszka. Odino można zrób to dla mnie. Proszę. Sef? Sef, chodź. Ale typie. Typie, to możesz tam podać fałszywą i możesz grać ich za. No właśnie mówię. Słuchaj, wczoraj... trochę za dużo wypiłem. Spoko. Próbuję cię przeprosić. Dobrze, wulgaryniczku. Zrobiłem wam kanapki. No co? Wulgaryniczek, jakie mam. Ej, a czemu w ogóle tego Rafa na ciebie mówi Dudu? Tak, no to... A wkurza cię to, jak on tak mówi? Uważaj na siebie. Mhm. No to ja pierdzielę. Dziękuję. A, ma dziwne pomysły. Co tam masz? Żarcie z świętoszka. Dudu. Ładnie pachnie. Jest twoja. Serio? Jasne. Odprowadzę was. Okej. Gombej! Gdy wyruszycie, zastąpcie Tomiego i Joela. No nie jestem trochę malarna. Kurde. Ja tak posiedzę do pierwszej, drugiej stwierdziela mnie. Uważajcie na siebie. Ostatnio ukręcić. Dłużej nie wytrzymam mnie. A po drugie chcę wcześniej trochę wstąpić. Chciałem sprawdzić szlak wzdłuż strumienia. Ktoś inny musiałby to zrobić. Eli, znasz szlak przy strumieniu? Tak do drugiej to... No, tak minimalnie, ale piąta to już przesada jest. I chopię się tym za nim. No się zdanie. Eli, bo nie chodzi mi o to, że się nie wysypię. Tylko chodzi mi o to, że na przykład wstaję, kurde, o 16 albo nie wiem. Maria, zależy mu na tobie. Bo tak śpię długo, nie? Jestem pewna, że nie chciał. Jest dobrze. Tak? Tak. Więc jak skończę, to od razu idę spać, nie? Przepraszam. Ale kurde, ja nie wiem, jak ty możesz spać tylko 6 godzin? Ej, Dina, przydziały! Daj mi chwilę! Zaprowadź swoją dziewczynę do stajni. No, jakbym tyle chodził spał, to dalej by mi się chciało spać. Hej, Dina! Pogadamy? Ej, dzieciaki! Ja odpadam! Naprawdę. A co trzeba? Chciałam przeprosić, że tak wczoraj. I co, musisz podać? O, nie ma sprawy, rozumiem. Tylko było mi głupio. O, jest. Witaj w... Czemu? Ja wszystko zaczęłam. Jak się nazywałeś tam? Chyba nie powinnam cię całować przy tych wszystkich ludziach. Byłaś pijana, spoko. Tak czy siak, nie chcę, żebyś... Jak ty się w ogóle nazwałeś na tym koncie? Wiesz, co w tobie lubię? Że pozwalasz mi dokończyć. A ty na social clubie nazywasz się Bulgarin.pl, tak? Au! Co jest? Ja się z wami nie bawię! Jesteś ty, kurwa! Nienawidzę tego gnoka. Chcesz mu dojebać? Save disk. Sam chciałem! Lepiej zbiewajcie szczeniaki! Kurde, ptaszka! Chowaj się! Wejdę tam i cię załatwię, serio. Aha. Oho, podobało ci się? O, lepiej się schować. Au! Wiem, gdzie mieszkasz, ale... Spróbuj tego! Okej, rodzice cię nie kochają! Ala! Tak, uciekaj! Uciekaj! Wracaj tu! 5 lat więcej. To nie fair! A macie knypki! I co teraz? Nie! Aniu! Pomocy! Nie ujdzie wam to na sucho! Zostawcie ją potwory! Dobra, dobra, trzeba wracać do roboty. Co? Sama się o to prosiłam. Dobrze. Chodźmy. Laska. Jaka laska? Jaka Alaska? Jess chce, żebyśmy poszli wzdłuż strumienia. Chcę pomóc Joelowi i Tomiemu. O, miło, że wysłał nas razem. Podoba ci się ta trasa. Dzień dobry. Dobry. Kurde. Sobie zgaszę już te światło. Lampkę sobie zapal. Żeby było klimatycznie przy tej grze. Hej dziewczyny. Prowadzę je. Dziękuję. A weź spróbuj teraz zagrać. A co ci pisze w ogóle? I ci się wysiedla w PS Store, tak? Grzeczna dziewczynka. Mamy gości. Dzięki. Zobaczcie, kogo przywiało. Tak. To dla ciebie? A to dla ciebie. Otwierajcie! Spokój, dzieci. Dobra. Wiecie, jak to działa. Sprawdzacie trasę, uzupełniacie dziennik, zabijacie zakażonych. Jeśli traficie na coś, co was przerasta, wracacie. Bądźcie ostrożni. Co? No. Do dzieła. Co, odinstalowujesz? Co będziesz grał? Co ci się śni? Na razie chyba nic. Coś gadałam? Trochę... A pamiętasz z tym Dying Lightem, co mówiłem? No i co? Że tego, że coś tam Chris gadał, nie? Że tego... A skąd ty to w ogóle wiesz, że ja tak mówiłem? Ubierz się. Coś ci pokażę. Ja wszystko obserwuję. Co ty myślisz? Zaufaj mi. No co, ja już nie pamiętam, co ja tam mówiłem, nie? Bo wiem, że coś tam tego, bo Borak coś tam mówił, że Chris uważa, że Dying 2 to gówno. Nie wiem, co ja tam dalej mówiłem. Co ja tam dalej mówiłem? Tędy. Co? A co ja tam dalej mówiłem później? Aha. Na pewno nie wolisz zaczekać, aż wyjdzie słońce? Niech będzie cieplej? Trochę stanieje, nie? Nie ma czasu. I zwyczajnie mi nie powiesz? Musisz to zobaczyć. Ja wiem, ale także mega stanieje, że na przykład jak będzie... Czekaj sobie 3 lata. Czekaj sobie 3 lata. Ja mam teraz plan albo Dying Light'a 2 kupywać, albo Far Cry 6. Dlaczego w ogóle szwędasz się tu sam? Niecierpliwiłem. No Far Cry 6 wyszło chyba wcześniej niż Dying Light 2. Mam wrażenie, że im dalej na południe, tym ładniej. No wiem, 400 kosztuje. Zastanawiałem się nad tym. Moglibyśmy zwiedzić miasteczko Meniego. Ja bym tego nie kupywał, nie? A pewnie Jasiu kupi, nie? Jak myślisz, Jasiu kupi czy nie? A, pewnie masz rację. Robiłeś to po ciemku? Tak. No. 300. No kurwa. A wiesz ile waży? No. 130 giga. 130 giga? Co? To więcej niż Red Dead. To padniemy przed dzisiejszą górą. To niedaleko. No. Z mail wszystko okej? Ostatnio jest jakby nieobecna. Poradzi sobie. Stary, dziwnie się zachowujesz. A ile waży? O co ci chodzi? No to samo. A ile Dying Light 2 waży? Uważaj, jak będziesz skakał. Ile? 80? Stajecie się z mail? Co? Nie. Ale tu coraz nowsze gry, to więcej giga, nie? Ja pierdolę. Dzięki. Już mi wystarczy. Zauważyłeś, że te nowsze gry mają najwięcej giga? Nie każdy ma tyle w dzień. Ciekawe jak konsole będą wytrzymywać się. Co proszę? Trzeba będzie dodatkowe dyski pewnie dokupywać się. Dalej. Czyli masz 2 terabajty pewnie pamięci, nie? Ej, patrz na mnie. Abi, nie patrz w dół. Owen, musimy tędy wracać? Pomyśl, że to twoja szansa na pokonanie lęku. Może zamiast tego skopnie ci tyłek. Abi, nie flirtuj. Co? I to ty rodzi. A ile kosztuje? To tu? Nie wiem, bo jest zniżka. Mogę jesteś, ale nie się, że jest zniżka. Ja pierdolę. Nie będę. Czekaj, sprawdzę. Bez GTA tyle kupi, stary. Czemu to mnie robiłeś? No mi się wydaje, że nie kosztuje z 8, to jest niemożliwe. Tak to jest takie nożniutkie, nie? Nie, to... A podobnie jak Dangla jest chyba podobnie, już się udaje, jaka jest zniżka. GTA 3... nie ma zniżki. Jak nie ma? Ja wchodzę tak, no to jest. A mi nie ma i kosztuje 169 zł. To jest zniżka. Znaczy nie, Boże. Boże, pomyliłem się, 269, sorry. A to nie ma zniżki. Wiesz, że kupiłem GTA 3, to jest zniżki żadnej, które zapłaciłem. ale jest pakiet Grand Theft Auto 5 edycja premium plus karta gotówkowa Great White Shark, zamiast 189 to kosztuje 83. A jest możliwe, że zapłaciłem za normalną cenę? Ale co? Miasto. Tak. No bo wiesz, bo content, nie? Tak to byś nie kupił. No to prawda. Mówiłeś już komuś? Chciałem, żebyś była pierwsza. Może GTA San Andreas, może tak. A ty zrobiłeś w tych trzech częściach to tyle, nie? Patrol szedł do tego posterunku. Na trasie jest ich więcej. Ale jak grałem w GTA Trilogy, to nie miałem gier. To dużo ludzi. Coś wymyślimy. Okej. Załóżmy, że tam jest. Jak go dorwiemy? Wiesz, że Valhalla jest dłuższa od Red Deada? Potwierdzić, że tam jest. A potem... A wiesz, że dzisiaj mamy zrobić pakiet Valhalla? Ja pierdolę. Tak, jasne. Z pewnością chętnie podzielam się tymi informacjami. To ich zmusimy. Wiesz, że mu zajęło godzin? No. Czy ty się słyszysz? No. Prawie 150 godzin. To co proponujesz? Dużo. Ale wiesz, co przejść z kredacją? Co się z tym dzieje? Wiesz, że wiesz na 100%. Już on jest opierdzielony, nie? No wiesz, ale on ogólnie jest... Mary jest wciąż. Dlatego wini lepszy jest, moim zdaniem. A wiesz, ile kosztuje Odyssey na stacji? Ale to nie wszystko. No. Mam ci gratulować? 300 zł. Gdy reszta to zobaczy, będą chcieli zawrócić. Przekonamy. A nie, faka jeszcze sobie. Tylko to edycja deluxe, to specjalna edycja. Wiedziałam, że nie mogę na ciebie liczyć. Abi, chcę tego co ty. Ale nie za wszelką cenę. Zabierz Far Cry'a, no nie? Hej. Nie. A co bardziej Far Cry'a? Wszystko czy Dark Knight? Chyba Far Cry. Co? Far Cry? No. Widzimy się później. No. Kurwa, ja chyba zaraz nie ma rzeczy. Co? Nie jest, nie ma rzeczy. Powiedz. Nie. A ty jesteś. A czemu ty w ogóle wyzywasz od tchórzy? A ty nie chyba nawet nie wiesz co to znaczy. No to powiedz. Nie wiem. Załatwię to bez ciebie. Szkoda, że nie ma tego 15 lajców w Polsce. Szkoda, że nie ma. Które są te. Bo remaster wyszedł 2 lutego tego roku. A napisy są kude chińskie, nawet są francuskie, hiszpańskie, niemieckie, portugalskie, rosyjskie nawet. Rosyjskie zajeżdżone, nie jest? Wiesz, że rosyjski jest łatwiejszy od niemieckiego? No, już to a polskiego nie dali, nie? Zajeżdżone? Nie, to jest. Polski to jest bardzo trudny język, nie? Wiesz, że polski jest jeden z najtrudniejszych języków świata. Nie. Według... No wiesz, tam alfabet to, ale tego, jak gadać to trochę inaczej jest. Tam jest takie cięk, ciąg, cięk. Arabski chyba jest trudniejszy, mi się wydaje. Angielski jest najłatwiejszy. Ja mam hiszpański, nie? Co łatwiej? No nie wiem. Żyjesz? Lepszy od Niemca moim zdaniem, nie? No nie no, tam niektórzy wybrali język niemiecki, nie? A to jest tak, że że rodzice decydują, nie? Historia cię może zapisała na hiszpańskim. No, bo to jest lepszy język, chłopie. No lepszy. No w czym lepszy, powiem? No łatwiejszy jest troszkę. Jak tam kurwa... O kurde. Pamiętam te wykończenia w tej grze. Oczywiście. Oczywiście, nie? No to mogłeś, jak mnie nie było, to mogłeś przez ten czas się umyć. Że Rafał znowu fotografa było na dzień i na ładnie. Nie. Który to już raz w ogóle? Jak piłem tego, to powiedziałem, jak piłem tyle gry, ale nie odkryty gry, tylko on już zaraz napisał, że tego, nie? Wiem, przychodzę do tego 1400 lat, nie musisz pisać, ale mi chodzi, że ja tyle nie zgadnę, że on przychodzi z tego, tylko przeglądam tego, że chodzi do Stambana, nie? Aha. A on w ogóle na czym robi? Na YouTubie czy na Twitchu? Ale w ogóle zauważyli, że on... jak ja do niego wbiłem, to powiedział mi, że on po angielsku pisał, nie? Muszę się rozejrzeć. Co? A to ciekawe. Czyli tą grę ala Antidam mogę popaść sobie na wersję próbną. O proszę. Jakie? Taka druga część. Jak to się nazywa? To jest ten nauszaka człowiek, ona wyszła z tego roku. Jak ona się nazywa? Dziwna nazwa, trochę Aukri. To jest Al Atidam, nie? A wiesz, że taka kosztuje 300 zł. Dużo. To zły pomysł, Bobby. I wiesz co jest najlepsze? Ty tej gry nie zagrasz na PS4. Czemu? To jest gatunek horror, nie? Pewnie to jest dużo gorsze niż bardziej straszniejsze niż Antidam. Serio, ja się bardziej boję Resident Evil'a, Hazard niż Antidama, nie? Dlaczego? Bo Antidam jest straszny, ale nie wiem. Jeśli pytamy Rafa, to Rafa bardziej się boi Antidam niż Evil'a, a ja bym... Musi być blisko. A czekaj, weź sobie zaczekaj. Nie, jest darmo? Nie, używa, że weź sobie próbno waży 45 giga, skoro 360 zgłosi się to nagra. A edycja specjalna jest tańsza, bo jest specjalna, to jest 390 kosztuje 270. A, tego, że wersja na PS4. To niezła logika, nie? Gdybyś mógł zagrać też wersję na PS4, to musisz kupić droższą wersję. To niezła logika, nie? To sobie tak podobnie jak z Spider-Man ma się na lesie. Też tak samo, że musisz kupić droższą wersję, będziesz miał wersję na PS4. A co te dekuari? Coś tam? Nie, po prostu napisane. No. Zgubiłam się. O, walka jedna w down jest już miała. Zamiast 190 zł tylko 50 mieszałem. No ja mam z New Dawna. Wiesz, że ja kupiłem Far Cry 5 plus z New Dawna? A to jest zero, ja... Z zniżką. Tego, a na zero dam trzeba zapłacić. Ty chciałbyś, żebym miał to polecę. No... Co? A wiesz, że widziałem, że Numix miał platynę teraz de Foresta? Jaki Numix? Tak, chyba... Daj tam tutaj na co tam te kosze. Aha. I z nim robiłeś? I z Randolfiem. Z Randolfa jeszcze nie było. Randolfa jeszcze nie było. Randolfa poznałem jeszcze po tym, jak straciłem konta, człowiek. Randolfa poznałem... Bo ja myślałem, że chodzi o tego geniusza z tym Randolfkiem i tym Harem. Mówię ci, że uważam, że nie jest stazy, a Randolf nie jest gdzieś kamerą. Kurde. No. Kurde, mogli dać mi się wziąć na kartę. Fajna wywala i tak to było. Dziwię się, że... Nie, ta gra jest stara. Nie stara, ale i mała. Dwójka jest nawet tańsza, a dwójka była nawet do tej spójrzenia. Jaką? To ma opcję, jak najeździsz na to? Szalony koń. Zobaczcie, ci się wybrać. A gdzie patrol? No nie no, z Marvela z Arskety nie wiem, chyba rządzi, nie? No i tak, no. Ciekawe, piszę Wesa. Ciekawe, ile będę mógł w to zagrać. No dawaj. Tędy. Jestem za tobą. Brakuje ci go? Jesse'ego? Nie! Długo byliście razem. Słuchaj, to super facet. Ma świetnych starych. Nadal będą mi bliscy, ale lecieliśmy na autopilocie. No. Ej, dlaczego nigdy o tym nie gadałyśmy? Nie wiem. To by chyba... Nie! Posrało cię na PS4 Slim? Mówiłaś mi o Kali. napisano, bo i nie ma o czym gadać. Ała. Nie, posrało się. Po prostu myślałam, że za nią nie przepadasz. Ani mnie ziemia, ani brzeg. Jasne. To jest to cyberpunk? Na pewno zdolna z niej artystka. A twój tatuaż nawet... No, ale tam się strzelasz też. O, aleś ty łaskawa. Poza tym nie pasowała na ciebie. Ciekawe. Cicho. Ale cyberpunk? Nie wiem. 200 giga. Przywiąż tu gwiazdę. Ile waży? Hej. U mnie na PS5. Chcesz zobaczyć coś takiego? Chodzi ci o twoją twarz? Nie mniej, ale u mnie na PS5 waży... Nic nie jest tak piękne. Aha. O rany. Chodź, Bójkaś. Ja wiem, że ta gra nawet nie ma rok, tylko i kilka miesięcy. Ale słyszałem, że ma takie glitche bugi, że... Ale skąd się ogarnęje po latach chyba. Wiesz, że przez jakiś czas na PS4 nie był dostępny Cyberpunk? Nie. Jak ci się podoba? Ja wolę pójść na to życie, ale dzięki temu, że jest premium, całkiem ładnie. Ta trasa ma swoje plusy. A wie co jest śmieszne? Dźwięk jest tylko angielski, polski i rosyjski, a napisy są angielskie, arabskie, czeskie, polskie, rosyjskie. To co z tym wpisem? W ogóle wiesz, jak tworzysz postać, to możesz z tego, w cyberpunku, jak tworzysz postać, to możesz dać rozmiar penisa, jaki chcesz. Wiesz, że tak można? Wiem, szajty mi mówił, że ma bardzo strasznie, tylko konwersyjną myśli prawdę. O, to daj informację, że Cyberpunk 2077 poparł na PS. Z Jessie? Z Judynem. Nie wolno zagrać. Pisze, że można ją zagrać tylko na konsolę PS Pro i na PS5. Tego roku było w drugiej połowie... Nauczył mnie sporo o elektronice. Co roku darmo aktualizacja darmowej konsol będzie dostępna dla wszystkich właścicieli wersji Cyberpunka na usługach. Chciałabym dożyć takiego wieku. Ja wiedziałem. Ja naprawdę wolę zrobić Cyberpunka na usługach. Ale zagraj się przez 5 godzin. A się nie wiem, jak spadam tego... Nie można zagrać Cyberpunka na 5 godzin. Nie można zagrać Cyberpunka. Ile? Tego chyba wszystkie godziny. A nie, 5 godzin. Aha, dobra, pomyliło mi się z inną grą, dobra. Strzelam, że to fajka Eugina. Masz przy sobie trawkę? A Helen jest stadzie, tu graficznie była na Atari 4, na PS nie jest, to jeszcze lepiej, że była na Atari 4. Jak będę miał premium, to wtedy wbij na live'ach, zobaczę, jak to 4 wygląda zajebiście, nie? To jest PS5. I ten najnowszy Horizon też trzeba sprawdzić, najnowszego Horizona. No, przez 5 godzin przed. Ale co jest fajne w tym, że przeczytujesz grę przez 5 godzin, to potem jakbyś miał zamiar kupować grę, pełną grę, to możesz sobie przenieść. No i dobra. To jest fajne. I tego Ferdinga, nie wiem, czy ty twojego Ferdinga sprawdzasz też? No chodź. Nasz ostatni cel to miasto. Zobacz. Zakopiesz Ferdinga? Nie. A nie rolnik jestem. Nie. A co jest to, że miksujesz go w rolnika cały czas? Tego farminga, to? Nie, on nie ma najnowszego, ma to stare. A to miasto. Z tą dużą wieżą. Mechanik, tak? A kurwa... To kolejny punkt obserwacyjny. Te same gry cały czas grane. Kto? Nixon? Wracajmy do końca. Ale 16 minut temu było, siedzi go na konsoli, tak, na czasu nie ma, kanał, ale gra, nie? No, to była wymówka, 8 miesięcy już nagrywa, ale tak szczerze powiedzieć, to on 2 lata już go nagrywa, nie? Od 2020 roku może to jebana sprawa. Ja jego kanału nad nie mogę znaleźć. Masz na sobie te same ciuchy, które... Jego kanału nad znaleźć nie mogę, co? Jeszcze czyste. Nie oceniam. W ogóle on ma jakieś anime na awatarze. W ogóle nie wiem. Miał kuźwa tego. Wspierającego kiedyś. Tak wyjebane w kanał, że postanowił mu ten wspieranie wyłączyć. No. Jakich cudem? No bo jak ma się wyjebane kanał, nie zajmuje się kanałem przez nie rok, to postanowił ci wyłączyć wspieranie. Ale całkiem? A jak znowu powrócisz i będziesz regularnie nagrywał, to ci przewrócą? Regularnie przez 4 miesiące, żeby przeżyć. A ty Lublin w ogóle, nie wiem, tak szczerze powiem, masz zamiar wracać do umysłu wspierania? Chyba nie. Ale może. Chciałabym umrzeć. No jakbyś tak dał za 2 dychy chociaż wspierającego. Nie. Ze starości. Mieć długie życie. No jakbyś tam dał zniżkę jakoś. Nie ma przez jakiś czas. Ale wiesz, że nie mogę. Kto to mówi? Ty pewnie zamarzniesz na śmierć, bo ciągle chodzisz w trampkach po śniegu. Dziś mam trapery. Wiesz jak ty zginiesz? Nie zgadnę. Zabijesz mnie? A czemu usunąłeś ten filmik z Tekierusiem, jak się ten zachęcał do tego, do kupna wspierania? Nie! Może! Spierdam! Ej, chcemy zajrzeć do tych domów? Ale on mówił, że się stresuje, nie? Spokojnie, ale możemy. Pewnie są tu jeszcze zapasy. Wiesz, że ja to całą wszystko mówię, to wysyłałem, że to się odrębnie. Aha. Kurwa, zrobiło się zimniej. Chyba tak. Ale kurde, nie mogę sobie zaczekać, kiedy będę miał bramkę. Błagam wszystkich wystarczy, którym chciałem. Te mastery, te mafie. Zostanie trochę czasu z tego Festusa. Wystuję sobie takie cyberpunka, a teraz najnowszego. I może jak jeszcze fajnie trochę czasu, no to zagram jeszcze drugi jeszcze. Momenty się uda. Ale myślę, że troszkę nie ma czasu, żeby przepisać. Tam nie dużo gier wygrałem w Starszy, tam taka jest klaski z tych gier, że jest dużo masakra. To najlepsza gra na Starszy to jest parę pleców. A tak naprawdę ten RBD jest tylko tymczasowo, jest tylko do 17 września, nie? Który Red Dead? Jedynka, tylko tymczasowo. No to dawaj, graj, a nie? No nie mam PS za premium, muszę premium kupić. No to kupi, nie ogrywaj od razu, nie Red Dead. Nie mam kasy, czekam na kasę. No jak stara dostaniesz zapłatę, to pewnie, jak ty tu mówisz. Ja tak nie mówię, ty tak sobie. Nie, no ty tak powiedziałeś, że tego. No. Tak spytałeś się, czy tego. No, tak. No, pisałem z tobą. Dobra, już jest północy, okej. Okay. Mam przeglądam. Ja sobie pojechałem tego Antidown'a w wersji drobnej. Ja to wyglądam. Czyli lubisz horrory, to? Ja strasznie Antidown zajebista gra, to jest pusta, nie jest. A przestraszyłeś się chociaż raz przy tej grze? Nie raz, stary. Był taki moment straszny, że naprawdę nie. No teraz Antidown znam na pamięć, stary. Przechodziłem kilka razy z Instagram, ja Antidown znam na pamięć. Okej. O, karta. Znajdźka jakaś. O, takiego nie mam. Nie zbierasz takich kart z bohaterami? A, tak. Co wiesz o tej okolicy? To kolejna ewakuowana wsiadka. Zarażeni prawie nigdy tu nie docierają. No nie mogę nic na razie. Co dziś robisz? Myślałam, żeby zaprosić Joela na film. O! Między wami w porządku? Tak. A jaki film chcecie obejrzeć? Co lubi Joel? Curtis i Żmija 2. Od dawna miałam na niego ochotę. Zwykle oglądamy filmy akcji z lat 80. On je uwielbia. Ja w sumie też je lubię. A ty? A co robisz później? Rozmawiałam z ludźmi, żeby się wymknąć. Na sanki. Brzmi fajnie. Tak. Chcesz się potem spotkać? Okej. Może zagram ci na gitarze? No dobra. O czym jest? Więc dwóch byłych komandosów na własną rękę walczy ze złem. Tym razem chodzi chyba o rosyjskich szpiegów czy coś. Dobra, się ładuje. No i ten młodszy, Żmija, jest ninją. Straszny z niego twardziel. A ile ma lat w pierwszym filmie? 10. Boże, teraz tak mi będą okna wyskakiwać, coś tam. Lubię to, mam. No wiem tam. No. Ale przynajmniej tego, przynajmniej tę kartę zdobyłem. Kolejny mursko. To chyba sprawka zarażonych. Ale rozwalony. Co najmniej jednego. Gdzie oni się pochowali? Znajdźmy ich. Ważniejsze, jak my tam wejdziemy. Widzę sporo różnych tropów. Nie wiem, to ja. Jak myślisz? Dziel i rządź? Nie, co tak? No dobra, to załatwię go po cichu. Już po nim. Jeden zdjęty. Dzieli rządź, tak? Zobaczmy, czy uda nam się przejść na koło marketu. Dobry pomysł. Kurde, grubak. No, tutaj coś jest. No i pewnie tu będą, nie? Niezły rzut tak w ogóle. Dzięki. Wejście było zabarykadowane. Jak ten biegacz tu wlazł? Ta, dobre pytanie. Jaki jest twój rekord zarażonych zabitych na jednym patrolu? To musiało być na patrolu, na którym byłam z Joelem z rok temu. Było ich chyba kilkunastu. A twój? Kiedyś skosiłam chyba 20. To była cała grupa. Kurwa. Może dziś ustanowisz swój nowy rekord. Więcej krwi. Więcej biegaczy. Bądźmy cicho. To już wszyscy? Tak. Chyba tak. Musimy jeszcze zająć się tymi w markecie. Obejdźmy budynek. Musi być tu jakieś wejście. Eli, zobaczysz mnie? Rozejrzę się. Dobra, dawaj. Tam w dachu jest wielka dziura. Chodź. Czekaj, co? Dobra. Dzięki. Tam. Widzisz? No dobra. Spróbujmy się tam dostać. Liczyłam na łód szczęścia. Siema, wączurek. No, przecież to niedawno kupiłem, ze zniżką było. Zamiast 169 zł to 84, nie? Czekaj, co ja teraz mam tu zrobić, kurwa? Chodźmy tędy. No dobra. Wciągać się trzeba. Eli, nie ugryzł cię? Nie. Tylko poobijał. Proszę, umrzyj ze starości, a nie przez zarażenie. Naprawdę nie mam ochoty strzelać ci w twarz. No dobra. Spoko. W sumie tak. Nieźle. Widzisz jakąś drogę? Nie wiem. Nic nie ma. Raczej. mamy to zrobić? Może wjedziemy na tę ciężarówkę? Udało się! Hej, mam tu alkohol i kilka szmat. Proszę, baw się dobrze. Apteczka. Pamiętam co nie. Dobra. Tam są zarodniki. Załóż maskę. Jasne. Pamiętaj. Nie mam ochoty strzelać ci w twarz. Kochana jesteś. Sporo zarodników, czyli są tu od dawna. Uważaj na tych dłużej zarażonych. To część supermarketu? Nie wiem. Myślisz, że jesteśmy nad nim? Zajdźmy na parter. No na hita mnie zabijają niestety. Dobra. ślepych chulów gęsiej skórki. Upewnijmy się, że reszta budynku jest czysta. A potem stąd spierdalamy. No i to rozumiem. Jak to wygląda, nie? No bo taki mech był, taki pleśń. Takiego. Dina, pomożesz? Idę. Zrobię ci prezent. Chętnie go przyjmę. Masz. Dzięki. Uważaj z tym. Z pochylą. Jak tam wejdziemy? Chyba wejdziemy tędy. Trochę ich tu jest. Co robimy? Najpierw biegacze? Kurwa. Morza? Nie. Wiesz co? Jesteśmy niezłe. No. Chłopaki nie uwierzą, ilu załatwiłyśmy. Okej. Chodźmy do kolejnego punktu i odpocznijmy. Zasłużyłyśmy. No. Widzisz jakieś wyjście? No na przykład tutaj. Nic z tego. Mam lepszy pomysł. Po prostu wypchniesz mnie przez dziurę w dachu. Jasne. A tutaj... Tu jest kabel. No już. Ta. Otrzyma nas. Kurwa. Ja to zrobię. Dam radę. No to coś bym rzucił. Chyba coś mi nie wychodzi. No tak dalej rzucić. O. Kurno. Dobra, już wiem, chyba już wiem. Kurno. Nie wiem, czy to zrobię. Jak myślisz? Może uda ci się dosięgnąć tej belki. No leć! No jasne. Aha, czyli... Dobra. Wystarczy. No to wchodzę. Tu nie można w wojennych miejscach, tylko trzeba... Idealnie gdzieś. Ci pokazuję na przykład tak tu. Jak tu wejdziesz, to uważaj! Nieźle wieje! Tutaj! Coraz bardziej śnieży. Daleko do tego punktu? Jest za następnym miastem. No, prowadź. Sława Ukrainy. Jest coraz gorzej. Zakręcamy? Nie uda się nam. Już niedaleko. Wiem, maleńka. Wiem. Jedź dalej. Wina, daleko jeszcze. Zaraz mi jakiś jumpscare na razie wyskoczy, no tu. Tu? Przejeżdżałam obok. Nie byłam w środku. No dobra, rozejrzyjmy się lepiej. Ta bugiłka. Zamknięte na amen. Coś tam jest. Chyba widzę łóżko. Może ktoś tu mieszka. Widzisz inne wejście? Nie. Nie będę przestrzelić tam, żeby się rozwaliło. Ja mam wybił szybę. Nie, ale... A co my tu mamy? Cała ta elektronika. To musiało być Eugena. Na pewno? Jasne, nikt inny nie bawiłby się takimi bzdetami. Na pewno dom Eugena. Był świetlikiem? Służył stomiem. Nie wiedziałam. No. Odwalali różne chore akcje. Na przykład? Mówił, że wysadził posterunek w denwerskiej strefie. Zginęło 3 żołnierzy. I 2 cywili. Jezu. Mówił też... że razem z Tomim torturowali jakąś szychę z Fedra. Nie wiem, jakoś nie widzę Tomiego w takiej roli. Zdziwiłabyś się. Jak to? On i Joel robili różne rzeczy, żeby przetrwać. Boże, to Tom i Eugene. silniki. Musi być tu gdzieś jakiś agregat. Ej, mam agregat. Tym sprzętem dałoby się ulepszyć broń. Pojemność. A zobacz jeszcze pistolecik. Nie bym dał to. Dobra, to dam. O, dostałem trochę majsterka. Tak jest okej. Dobra. No, cześć. Eli, patrz na podłogę. Tu jest sporo rzeczy. Widzisz jakieś zejście? No, nie tutaj. No chodź. To na pewno pokój do seksu. Dlatego ci o nim nie powiedział. Ucieszyłabym się, gdyby to był pokój do seksu. Był taki samotny. O mój Boże. To na zielska. To na zwiędłego zielska. O, nieźle. Nada się jeszcze? A zielsko się psuje? Dowiemy się. Jak tam pomóc? Nie, dam radę. Kurwa. Daj mi to. No tak, bo ty sobie poradzisz. Dobra. To... Tak. Pieprzyć to. Do reszty cię pojebało? Otworzyłam czy nie? Pachnie dobrze. Znaczy... Spędzimy tu trochę czasu, nie? Jesteśmy uziemione. Mogę cię o coś spytać? Nie wiem, możesz? skali od 1 do 10. Gdzie 1 to totalny syf, a 10 rozwala ci mózg. Jak oceniasz nasz wczorajszy pocałunek? Czemu wciąż o tym rozmawiamy? Mówiłaś, że to błąd. Tak powiedziałam? Co ty robisz? Chciałam, żebyś oceniła pocałunek. Nie wiem. Ja dałabym 6. 6? Wow, no. Solidna 6. Okej. Okay. Było tam sporo ludzi. Tak, ale 6. Tak. Co? Naprawdę chcę wiedzieć, jak go oceniasz. Nie sądzę. Jesteś niemożliwa. A ty to niby co? Mam ochotę wyjść z powrotem na tę śnieżycę. Nikt cię nie powstrzymuje. Oby ten był lepszy niż 6. O mój Boże. Ja bramy teraz. No kurwa, to jest apokalipsa normalnie. No bo czekam, może za dużo już trochę. Ajajaj. Go! gdzie iść. Nieważne. No kurde, co jest? Zolek jest? Ja pisała. Grubo. Z grubej rury się zaczyna. Jesteś cała? Mniejsza z tym. Pytanie, dokąd idziemy? Może wyjdźmy tyłem. Spróbujmy dostać się do chaty. Nie mam lepszego pomysłu. Ej, masz broń? No. Obyś umiała strzelać. Musimy wszystkich ostrzec i wrócić z ekipą. Musimy biec! Drzwi! Przez te drzwi, szybko! Szybko! Młotka mam. Dobra. Tamtędy uciekniemy. Dobra i to nie. Widzisz tam jakieś wejście? Łom, łom lepszy, kurwa. Łoma będzie na... Hej, młoda! Ale lecimy. Wepnij to na wózek! Włażą do środka! Przepnę wagonik do okna! Trzymajcie tych zarażonych z dala! Hej! Trzymaj się blisko! Dokąd idziemy? Szybko! Hej, jestem Tommy, a to Joel. A ty jesteś? Abby. Abby, trzymasz się? Tak. To nie wytrzyma. Musimy wracać. Przecież nie dojedziemy aż do czasu. Musimy się zabarykadować. Tommy, nie możemy tu zostać! Oni nie dadzą rady tak daleko. No mam przyjaciół. Są w posiadłości na północ stąd. Jest ogrodzona. Cały teren pod kontrolą. Posiadłość Baldwin. Może się udać. Dobra. Otworzę drzwi. Okej. Okay. Pojedziesz ze mną. Chodź. Miałam 12 lat i znalazłam tę skorolkę, więc próbowałam na nią wejść, a ona uciekła mi spod nóg. Chwila, to skąd tam blizna? Nadziałam się na nóż. Okej. Oparzenie. To moja sprawka. Jak to? Chciałam zagryźć bliznę. Po ugryzieniu. Gdy miałam 14 lat, ugryzł mnie zarażony i wiesz, najwyraźniej jestem odporna, więc zrobiła mi się pojebana blizna w kształcie zębów i pękarzy i... Au! Pierdol się! Co? Ej! Opowiedziałam ci prawdziwą historię. Moja też była prawdziwa. Mam cię ugryźć? Co? Słyszałaś? Jessie? Zostań tam, dobra? Możesz tam zaczekać? Co ty? Odwróć się, co ty wyprawiasz? Jaja sobie robisz. Powinnaś być na patrolu. Jasne, w taką śnieżycę. To zioło? Co tu robisz? Ludzie na ciebie liczą, rozumiesz? Wiele od nas zależy. To czemu ty nie stoisz na warcie, co? Bo Tommy i Joel się nie pojawili. Jak to? Godzinę na nich czekaliśmy. Szukałem ich koni, gdy zobaczyłem światła. Może wrócili prosto do miasta. Bez zastępstwa? Nie ma opcji. Jaką część ich obszaru sprawdziłeś? Niewielką. Rozdzielmy się. Ruszymy z różnych stron. Ogarniemy cały teren w parę godzin. Nie możesz jechać sama. Kto wie, na co trafimy. Właśnie, a jeśli potrzebują pomocy? Okej, pojadę na zachód. Dina weźmie południe, a ty wschód. Ale bądźcie ostrożni, co? Wejdźmy do środka! fajnie ten rok. Ale nie wszystko se spoilerowałem, jakbyś wiedział. Ale kurde, nie spodziewałbym się tego, że Joel pomoże tam. Dobrze. Albo nie. Nie spodziewałem się tego. Możemy pogadać? Tak nagle z dupy. Chcesz zdjąć te siodła? Nie, nie ma potrzeby. Przeczekamy tylko dłużej. Macie tu jakieś szczotki albo ręczniki? Miałaś ogromne szczęście. Żebyś wiedział. A macie tu prąd. Gdzie ty kurwa byłaś? Kim są ci ludzie? Długo tu jesteście? Od wczoraj? Wczoraj. No. Co tu właściwie? Raczej tam tyle. Tam była cała armia tych zombiaków. Mieszkacie w pobliżu? Horda. Owszem. Kilka godzin stąd. Może powinniście cała pojechać horda, z nami. Tam zupełnie zapas było. Dzięki. Jestem Mel. Tommy. A to mój brat. Joel. Mam wrażenie, że o nas słyszeliście. Bo słyszeli. Aha. Jak? Zemdlał. Dać go pod ścianę. Ale że tak już? Ja myślałem, że to później dopiero będzie. O kurwa. Są kości, nie ma tam chyba. Joel Miller. Kim jesteś? Zgadnij. Wiem, że kolana nie ma. Widziałem jak tam koźba była, nie? I ten obrzyd jest potężny. Po prostu sprzedaj mi już te słowa. Ogólnie takie dole. Czy to będzie ten moment, gdzie Owen powie, mam to w dupie? Ja pamiętam. Szybko! Powiem. No, niestety. Ruszaj się, kurwa. Ja pierdolę. Z drogi. Durny staruchu. Nie poganiaj mnie. Ała. Ojojoj. To się porobiło. To jest tak z grubej rury, nie? I te trupy tam jeszcze spalone. Musiałam dostać. Spokojnie, gniazdo. No tam nie zajdę, bo będzie dalej. Bądź cały. Tam jest. Joel? Tommy? Coś może będzie? Amunicja? Kolejna widzę. Skąd to dochodzi? No. The Last of Us jest fajną grą, ale smutna strasznie jest. Brutalna dosyć. Może nie tak jak Mortal Kombat, ale no. Kurwa. No też jest grubo, nie? Krzyki bólu. Kurna, gdzie tu iść? Aż. No już dobra, już wiadomo. A to uwaga, 3, 4. Ja pierdzielę. Na ziemię! Puszczaj! Zwiąż ją! Odpierdol się! Suka! Hej, go! Okej? Puszczaj! Zabiję was, kurwa! Co się dzieje? Zostaw go! Kto to? Ślizgnęła się. Dlaczego nie pilnowałaś wejścia? Nie sądziliśmy, że ktoś się pojawi. Czego się spodziewaliście? Wynośmy się stąd, zanim ściągnie tu całe miasto. Już dość. Chcesz tego, co ja, tak? Skończ to. Już. Wstawaj. Joel, błagam cię, wstań. Proszę nie! Proszę nie! Joel, wstawaj! Nie! Idź do diabła. Zabiję was! Mam to z drugiej. A to chyba później będzie tego. Dalszy jakby ciąg tego, nie? Gdzieś tam stanie później. To jest w tym miejscu. No wiem, wiem. Bo tam, taki doktorek był w tym szpitalu, no i Joel zabił tego typa i to okazało się, że to stare Abby było. Jesse, są tutaj! Co XD? To była taka zemsta, nie kurde. Dlatego Abby nie lubię grać się. Czy no ogólnie. Ja w sumie trochę się jej nie dziwię, nie? A czemu nie? Albo dobra, nie mów sobie. Zobaczę. Może usiądę. Jasne. Maria chce, żebyś coś zjadła. Nie powstrzyma nas. Gdyby dała nam ludzi, mielibyśmy szansę. Nie miałby kto bronić Jackson. Czemu ty co każde zdanie musisz dać emotki śmiania się? Nie rozumiem cię naprawdę, dudzicy. Dudu. A jeśli znowu zaatakują łowcy? Pierdolisz tak samo jak ona. Bo może ma rację. Gdyby chodziło o nas, Joel byłby już dawno w drodze do Seattle. Nieprawda. Oczywiście, kurwa, że prawda. Nie mamy nawet pewności, czy oni w ogóle są z Seattle. Front Wyzwolenia Waszyngtonu. Nie to mieli na naszywkach? Kurtki mogły być kradzione. Ono daje, że się śmieje, on tylko tak wysyła. Co ty mówisz? Wiesz co? Wyruszam jutro. Jeśli chcesz iść ze mną, to chodź. Nie masz bladego pojęcia, w co się pchasz. Nie wiesz, jak liczna jest ta grupa, ile mają broni. W dupie to mam. Nie przekonasz mnie. Daj mi dzień. Halo? No halo. Okej. Okay. Okay. Na pewno nam kogoś przydzieli. A jeśli nie? Ja myślałem, że jeszcze godzinę będziesz siedzieć. To... Nie no. Jeden dzień. Pobrał mi się, ale Altidam. Proszę. Grasz? To? Muszę sprawdzić. Reszta próbna. Dobra. Ale skryty, ekipa w ogóle jest nasz... Siedmiu. Bo to nie jest ekipa Altidam. Też jest ponad 8. Wiesz, że ta gra jest tylko na PS5? Dokładnie, coś tam? No. Wiesz, ale Altidam ma T-Bot przychodzi w grę. Nawet dał pierwszy odcinek, dał tytuł, ale Altidam ma... Może ci się spodoba. Może kupisz. Ile? 350 zł. Może w PS Plusie premium będzie. Nie no, raczej wątpię, że taką nową grę wydamy. Po pierwsze ile, nie wiadomo ile będzie tego, tej wersji próbnej. Wiesz? No. Co ty robisz? Ej, wyłącz to. Co? Co to było? Jakieś szumy. Jakiś wiatr jakby leciał. A tego czaisz to, że odkryłem w końcu jak komuś kosmosa? No jak? Musisz wesprzeć przeglądarkę, odpalić wersję na komputery, wejść do YouTube'a, ja muszę mieć live'a, tam masz opcję właśnie na komputerze. Wiesz? Ja mam wersję na telefon, nie? Ale nie na prostu. Masz przeglądarkę, jak masz przeglądarkę wersję na komputerze. Wejdźmy jeszcze do jego domu. Zobaczyłem live'a. Chcę coś stamtąd wziąć. W sumie ta gra jest następna. I takie okazuje się, że może grać tylko pół godziny. Nie dostałam się do koni. To mi chyba jednego wziął, więc Maria zaryglowała strajk. Jebany Tommy. Po drodze coś skombinujemy. A jest, graj w demo. Jakieś auto, albo konia. Dobra. To znacznie utrudni drogę do Seattle. No to będzie trudniejsza. Wiesz, że możesz jeszcze zmienić zdanie. Po prostu nie chcę, żebyś czuła, że musisz. Eli. Idę. Stop. Koń. koniec rozmowy. Musisz iść po swój plecak? Schowałam go przy wschodniej bramie. Uznałam, że tamtędy wyjdziemy. To jest za sobą, co? No ja. Serio? Tutaj tyle słowy jest? Dobra, jak damy. Niby horror, ale muzyka spokojna, nie? Czego ci trzeba? Przyniosę. No. No a Titanie też tak było. Okej. Bulgariniczku. O, Miles robi. Miles Morales robi killoura. Dzięki. Ja wydaje, że to mega postać się nazywa Miles. Miles Morales. A którego Spidermana wolisz? Milesa czy Peterka? Petera. A oglądałeś kiedyś film o Spidermanie, czy tylko gry grałeś? Gry. A Chris uważa, że filmy o Spidermanie są lepsze niż gry, nie? Może byś zobaczył jakiś film o Spider-Manie. Na przykład No Way Home. Tak samo są też filmy o Star-Lordzie. Zależy z Galaktyki, że są filmy i komiksy. No. A powinien coś zagrać Strażnik Galaktyki, nie? Ja bym się oglądał. Byśmy byli tylko we dwójkę, nie? Bo ja sobie, żebyś Strażnik Galaktyki, byśmy byli tylko we dwójkę. Dlaczego? To nie ma sensu. Dlaczego? No jak chcę być przed tym, jak to przechodzić? A co, bo Chris już, tak? Nie, bo wolę byśmy tylko we dwójkę byli. Mogę się ustawienia łączyć? Właśnie. To są znajdźmy ścieżki, wskazówki. A jaki to jest typ gry w ogóle? Typ gry? No. Horror. Ale nie, dokładnie tylko te strażnicy galaktyki, czy jak to tam. Akcja, typ akcja, to akcja. A co, nawalasz się z kimś, że jakieś takie super mocy? Star-Lord nawala tylko pistoletami swoimi, pistoletami. I co ustawiasz? Co się Open the door. I like it. Wszystko gra? Gra na PS nie mogę włączyć 4K? Powinien włączyć. Tylko widzę, że opcji nie ma. Ale widzę, że tutaj jest różnica w tej grze niż Atidamie. Bo tutaj jest celowanie, a Atidamie nie strzela się w ogóle. Więc tutaj jest chyba już różnica w tej grze. I też nie ma dubbingu ta gra polskiego, a ty tam ma polski dubbing. Maria, jadę do Seattle. Chciałbym puścić... To jest jakaś reklama dziwna. Jaka reklama? Muszę wymierzyć im sprawiedliwość. Eli też będzie chciała jechać. A co tam jest? Zabierz jej broń. Zabierz jej. Jakaś bajeczka, ja muszę coś wcisnąć. LOL. Zresztą musiałem wcisnąć kółko. I co sądzisz? Co sądzisz o grze Dying Light? Potaliła buta, co jest? Powinien był mnie zabrać. Co to ma być? Hasz. A ty dać nam ludzi, żeby ścigać tych skurwieli. Bardzo bym chciała. Chcesz mnie gdzieś zamknąć? Lepiej, żebyś została. Nie ma kurwa opcji. Lepiej, żebyś została, ale dobrze cię znam. Dyn, 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 dyn. To jest chyba podobnie jak w tym analityku, tylko to będzie filmowo chyba. Czyli chcecie się stąd wygrać? Może tak być. Hmm? No, przystałem, to jest dobra. Pieszo? Tak. A tu jest minus, bo na napisu, który mówi, a w Antyda nie była taka opcja. Tutaj nie mają wam dać waszego kota. Na napisach. Dym, 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 dym. Znasz tą muzykę z Mortal Kombat? Dzięki, Maria. Duwix. Ej, Dudu. Zróbcie coś na mnie. I sprowadźcie. Znasz tą piosenkę z Mortal Kombat? Taką fajną. Jestem ciekaw, ile mogę grać w tą grę wersji tu. Proszę, idziemy. Zrobi się ciemno. Ale ja nie... Ale ja nie mogę z tego dużych jak z tego. Że ty mi opowiadasz, że tego, że cię mucha ujebało. Co? Ale ja nie mogę uwierzyć w to, że cię mucha uwaliła, nie? No naprawdę, serio cię mówię. A bolało to w ogóle? No takie ugryzienie, nie? A mocniejsze niż koma? Tak samo. Usłuchła mnie i kasa cię. A zabiłeś się? Tak. Tak od razu, tak jak cię ukąsiła, tak jeb, kurwa snajpa. Bałaś się? O, nie miałam czasu. A to taka normalna mucha jak tego? Czy taka po prostu takie też muchy co tego, co gryzą, nie? Dupsko. Ta mucha, po prostu, czarna mucha. A ile ty miałaś, kiedy pierwszy raz zabiłaś? Mi się wydaje, że to taka kąsała, nie? Mucha końca. Taka czarna mucha, tylko taka większa różna. Wow. Co się stało? Ty wrzucił się na mapę. Kiedy to w ogóle było? Co, przejął go? A prawie, tylko wyleciał w błoto, kurde. Ale za mnie kozak. Co on zrobił? Nie walczę w drogę. Jak bardzo jak się zgubiłyśmy? Kółko. Nie, prawą gałka, okej. No. Ej, zaufaj mi. Kurde, ale koksu, nie? Co z tymi porąbanymi kanibalami, których wpadliście? Raz już was ścigają. Jak wyrymowała. Może to całe WLF ma z nimi związek? Nie, to chyba nie ta sama grupa. Tylko w nocy. Może ci przemytnicy z Bostonu. Dina, Joel naraził się wielu... Miejska dżungla! Miejska dżungla! Pies zabija, kunda! Pies zabija, kunda! Na smyczy mam kundla! Na smyczy mam kundla! W kieszeni gotówka! Pieszy. Ale obraź nazywa, okej. Miejska dżungla, pies zawija kumpla, na smyczy mam kumpla. Piesze nie gotów. Obydwu, tak. Nie dziwię się. Mordo, czemu wyglądasz jak złomek? Eli, auto. Tak, jesteśmy blisko. Zacznij się rozglądać. Jasne. Miejska dżungla. Miejska dżungla. Pies zawija kumpla. Pies zawija kumpla. Mam kundla na smyczy. No to jazda. No i typowa latarka na telefonie. No. W kieszeni mam kumla, w kieszeni mam kumla. Na smyczy gotówka. Na smyczy gotówka. Na smyczy gotówka. W kieszeni mam kumla. Cicho. No, oni się jak my ukrywamy nasze czubki. Wiem. I to mnie przeraża. O, i koń się zemści. Wenezuela. Flaga Chorwacji. Nas trzymam kumbla. A jakbyś miał wybierać, to co byś wybrał? Days Gone czy The Last of Us? No i się zesrał przy tym pytaniu. Chyba lubi to i koniec. Nie no, Days Gone też jest fajną grą. Masz tam coś? Ale woda dalej grać chyba. No, to już coś. A ja daję zgon na wodę. Ale wiesz, daj zgon też jest spoko grą, ale... No. Musimy wybierać to Dying Light'a chyba. Jep. Nas zaczynam kumla. Oj, zaczyna się. Zaczynamy, zaraz próbuję. Za plecami. Ciekawe, kto tym razem, nie? Jakaś notatka. Czytaj, gdy dotrzesz do bramy, poszukaj żołnierza imieniu Kieran. Co to? Kto to był? Powiedz mu, że ja cię przesyłam i przekaż mu kilogram. To kobieta. W lesie? No, zaraz. Na smyczy mam kundla, na smyczy mam kundla, w kieszeni gotówka, w kieszeni gotówka. Ale to auto jest rozpierdolone. Spójrz. Widzisz to? Ta, ale nie wiem jak się tam dostać. Światło UV. Strzelamy bez ostrzeżenia. No, przyjemniaczki. Przynajmniej wiem, że jesteśmy na miejscu. Gdzie wszyscy? Napisali tę wiadomość, więc musi dać się. Zapiszemy sobie to na notatniczku jak w Red Deadzie. Wiesz, że Eli ma taki jakby swój notatnik, jak Arthur Morgan w Red Deadzie? Nie wiedziałem, wiesz? Ciekawe, czy jest tak długie jak Artura. Nie no, raczej nie. To jest o wiele krótsza gierka. Sobie musimy to sprawdzić, ja powiedziałem. Red Dead Redemption. Co sądzisz o grze Red Dead Redemption? Red Dead Redemption. O, tylko skazówka, a co najczęściej była? Proszę. Bo został w lesie, zapomniałem już od dawna. To jakiś przekaz wygląda. No wiem. Kurde. Kurde, ja wiedziałem o niej wcześniej niż ty teraz, nie? Biuro poznałem się. Ja też o niej wiedziałem. A od początku premiery chyba nie. No, od początku premiery. To czemu wcześniej nic nie mówiłeś? Hmm? Bo nie wiedziałem, że jest za darmo. Znaczy za darmo, za byli żołnierze ze strefy. Widzisz mundury Federa? No, czyli teraz dopiero się dowiedziałeś o tej grze. Co, zostawili ich tu? O tej grze wiedziałem, tylko nie wiedziałem, że jest próbna. To powieszone. Pograłbyś w pełną wersję, czy nie? No, 350 zł kosztuje, strasznie dużo. No, a coś ty myślisz na nową grę dopiero? Czemu to są jakby... Wiesz, że pomimo, żebym nagrywał jakieś nowe gry, to... Nie, nawet jest... taka sama mechanika jak niedawno. Ty też się trzyma się L1, żeby szybciej biec, nie? A się nie biec, tylko szybciej chodzi. Już nie da biegać. Ej, pomimo, że nagrywam nowe gry, to i tak kanał martwy jest, bym musiał... Ja nie wiem, co bym musiał robić. Jakieś ciekawe tytuły, no... O kurwa. I tego miniaturki mieć własne. Ja pierdolę. Co? Jak gdy nagle ona jest za mną chodzi, nie? Tak tuż przed kamerą, nie? No widzisz. Ta kobieta, nie? To widzieliśmy pierwszy raz. Czy to klatki? To cele. Takie same mieli w Bostonie. Nie, chodzi. Siles mówi cały czas. Ja zaraz będę kończył, nie? Oczywiście wyjebane. Oczywiście, ja nie wiem co. A dzisiaj tak trochę dłużej jest to program. Też mam cywilę. Ja bym na jej miejscu się nie tak nie oddalił od samochodu, nie? Coś się zaraz odwali, nie? Coś chodzi. I co chodzi? Kurwa gówno psie. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Jezu. Przecież to nie przy mój tuż przy jej uchu, nie? A może coś zdziela? O! Jakie straszne! Czaj, co? Pewnie taki... Ten spór przyszedł do niej i do ucha coś po niej powiedział, czaisz? To jest nienacka. Pewnie zamknij pizdę. Dorami mieszka w Miami, w buszu z pomidorami, z worami przed oczami. No mam naprawdę gościu auto i spieprzamy. Ej, Duwix, lubisz widzów swoich, czy nie? Lubię. A jak bardzo? A jak bardzo lubisz widzów? No lubię, po prostu. A Sekiro lubisz? Czy go nie lubisz? Nie mówię o tym. Czyli nie masz zdania, tak? Nie. A no ta, bo zaraz tego, bo zaraz podpierdolę komuś i będzie. Nie, nie mam zdania. Zatknęło się auto w błocie, nie może wyjechać, świetnie. Gdy zaczyna się lato, a po latach szpierdolnik, kurwa. No, auto nam się nam nic nie grozi, nie? Przy tym szyna stoi. Co to kurde jest? Policja? Dina, podsadź mnie tam. Okej. I groźna policja mi się wydaje. Ej, co sądzisz o Oskariuszu w ogóle? Zobacz, czy zdołasz stamtąd otworzyć bramę. Spoko. To na ścieżkę. Ale przyznaj, że jest porąbane z tymi platynami, nie? No ale jak on na łatwiznę idzie. On kupuje codziennie kupuje grę, 5 zł. Ale nie no, ma tam jakieś gry tego, co ma trudną platynę nawet. On ma z Red Deada platynę, nie? Wiesz czego jeszcze ma? Z Dark Soulsów. Chyba. Ten Glajta ma... Wiesz, on wbije to platyna 2K17. Nie, 2K15, sorry. Od marca, nie? To jest strasznie długo. Siema, jestem Duwix, a dzisiaj w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić strój kolosa. Także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i lecimy, kurwa. Ale to jest taki twój typowy odcinek, nie? I zrobisz kiedyś ze mną odcinek? No, ścieżkę dajesz mi spokojnie. O chuj! Ty 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 ty. Oczywiście przecież nie działa, przecież tu nic nie działa, zawsze trzeba coś przenieść i to naprawić. To jest już... To jest typowe w takich grach survivalowych. Dobra, zbijamy się przez okno, elo. Kora tam bada. Się wpierniczę przez drzwi. Na hardcora się idzie. Kolejna jakaś notatka. Notatka od końca. Ciekawe, kiedy to powstało. Jakieś gówno. Obróć. O, tu coś jest. No. Baza w Sarawanie. To jest takie przysłowie, jak ktoś się nie chce wpuścić przez drzwi, to wlatujesz oknem, czy jakoś tak. Jesteś w drzwi? Jestem, to oglądam. Okej. Miłego grania. No, miłego grania przez te 5 godzin, czy tam no, nie. To jest generator. Przez 5 godzin. Gdzieś tak u mnie. To nie mogę grać sobie na premium. Mam tak gry. Tutaj nie wiem, ile mogę grać. I takie okazuje się, że za godzinę musisz... Kończysz grać tam. Ty! A ja nie, kurde, już myślałem, że to jest Tymbark, nie? Leży. Kurde, jak było jakieś polskie nawiązanie, nie? Byłby koks, nie? Cholerny złom. Ej, pamiętasz to, Duwix? Cholerny złom? Okej. Okay. Siema, siema, to są Weź mi włącz ten moment, jak Chrobi udawał swoje przywitanie. No przecież ty wszystko znasz, wszystkie momenty, to w czym problem? Hej, wszystko gra? Co to za dźwięk? Otworzyłam bramę. Teraz muszę ogarnąć te... No, wierzymy w ciebie. Dzięki. Krzyż. Krzyż. Ja bym z kopa to wyjechał, ale... Dobra. Nie ma prądu. No to wpierdzielamy się przez okno. Jep. Może coś zadziała. No upadł. No to było wejście w sumie. Ciekawe jest co do The Last of Us. Pewnie będą fejle jakieś na stówę. Ja szczerze nawet bym... Jakbym miał czas, to bym mógł nawet 1000 razy powtarzać jeden etap, że... Gdybym miał czas, to bym mógł nawet 1000 razy powtarzać jeden etap w grze. Prawda? No. No chłopie, aż bym nie pierdolnął. Jak ci idzie? Ale to wiesz, teraz was to jest strategiczna gra, nie? Trochę. A ty nie masz strategii, trochę. A to Spider-Man jest... To też jest gra strategiczna. No to kurde, jakimiś sieciami strzelasz i nie ogarniam tej gry. Jestem ciekawy, jakie ty będziesz miał zdanie na temat galaktyki. Co mówisz? Ciekawe, byś poradził się z strażnikiem galaktyki. Nie no, chyba nie mam zamiaru w to grać. Ale to jest ale poważny błąd teraz. Teraz słownik Sony by cię ośmieszył, nie? Jak to usłyszę. No i co? Nie opłacę. Tak zarąbita giera, że nie wiesz co mówisz, nie? Bo wiesz, bo on tak mówi, bo to jest od Sony, tak to było pierdol dostał. To nie jest od Sony. No jak nie? To jest od Marvela. No ale tego, jak na przykład grałeś w Majsta Spidermana, to tam było... Sony Enteriamen, więc no to jest od Sony. Jeszcze raz, co? No na przykład Spider-Man jest od Sony, nie? Na Xboxach nie ma tej gry. Wiesz, że na Xboxach nie ma tej gry. Sesy. Ja pierdolę, nie wiem. O Boże, nie wiem, nie. No co, mówię prawdę, nie? A niby dlaczego Spider-Man będzie teraz na PC-cie? No na PC-cie będzie, no ale Xboxie nie będzie, więc no. Ale co że na PS-ie się po raz pierwszy pojawi, nie? Od początku jest. Ale nie zmienia faktu, że to jest gra od Marvela, a nie od Sony. Od Sony to jest gra Altidown na przykład, Altidown może dać od Sony na przykład. Albo Heavy Rain, też od Sony jest stworzone. Skąd wiesz? No wiem. Naprawdę nie wiem, jak się trafić, naprawdę. Chłopczyku. Ale ja nie mogłem z tego, jak ty powiedziałeś, że ja znam sterowanie w każdej grze, nie? To była taka beka z tego, nie? Co? No ty wczoraj powiedziałeś, że ja powinienem znać każde sterowanie w każdej grze, nie? Jakie sterowanie? W każdej grze, że jak się gra i czym się strzela i tym różne. No bo to jest bardziej nie w każdej grze, chłopie. W każdej grze się jeszcze R2, w każdej grze się kurde kłóca kwadratem albo kółkiem. Jest mega podobne, nie? No wiesz, że w ogóle, że w Dying Light'cie się, jak chcesz skoczyć, to to klikasz R1? R1. No jak chcesz skoczyć, to R1 musisz kliknąć. No kliknę. Nie. Chłopczyku, ja w to grałem, a w to nie grałeś, więc tam ścikaj, bo... sterowanie zmienić. No nie, właśnie nie można. Nie można. Aby rzucić kabel sieciowy. Gdzie mam to wypierdolić? Tam nie. Idealnie. Nie, dupa. Donald Tusk. Duwik, to wina Tuska. Nie ciebie. Dupa. A wiesz, że Forza Horizon jest od Xbox? Znasz tą grę? Grałeś? nie grałeś, bo Xboxa nigdy nie miałeś. Wiesz, że ja nigdy u Chrisa nie byłem w domu? On u mnie był tylko raz, czy tam dwa razy. U Boraka w 2K18 chyba z 10 razy byłem. El Macio. Kurwa, ale mi się już spać chce, ja pierdolę. No nie chciała mi się, kurwa. Wiesz, że Andrzej wyjebał gonga na rowerze? Wyjebałem gonga na rowerze. A ty kiedyś, Duwix, wyjebałeś gonga na rowerze? No jak to? Pan Andrzej wyjebał gonga. Hihihi. Pan Andrzej. Andrzej Duda. Zasili samochody. Jep. Dobra. Co ja robię? The Quarry. Kurde, teraz jestem w dupie, nie? Bo nie wiem, co teraz robić. Jakieś opuszczone, może tu wejdę. No nie no, bo tu... No, tu nie wejdę, bo... z tego... Za drabina za wysoko, kurwa, jest. Hihihihihi. No, może spróbuję jakoś. Może strzelę? Dupa. No bez kitu, ja od razu jak skończę grać, to idę spać. A ty, Duwix, nie jesteś zmęczony? Duwix. No oczywiście, ignorka. Nie ignoruję, kurwa. A to nie możesz odpowiedzieć? Tak trudno? Nie ma prądu. Duwix, strasz się, jak nie wiem, jakbym ci... mamę zjadł. Akurat. Nie wiem, kanibal, że... powinno... O nie! Jeśli go zawołujesz, poszedł. Czekaj, podniosę to. I pierdyknie jeszcze tam. Skoczę teraz. Jep. Coś takiego. Może. Dobra. Ale Einstein normalnie za mnie, kurwa. Jak to zrobiłem, dobrze. I teraz powinno odpalić to. Jakieś hasło. A, brama wejściowa. I tak będę jakieś hasło. A, ja wzięłam młotę, a ja wziąłem klucz. Czemu ja wziąłem klucza nie mogę? O, kody 0512. Dobra, lecimy. Super. O, cegło. Wezmę. Do rozjebania to musi łba. Jest. Dobra. No kurde. Hej, chodź. Znikaj mi stąd. Narobiłyśmy sporo hałasu. A będziesz grał w... Ej, a ty, Duwix, będziesz przechodził Duma, czy nie? Kurde, ja się męczyłem z Wolfensteinem, nie? Ja pierdolę. Już raz się u ciebie męczyłem z tym tego? Wolfensteinem chyba zmienię się. Ty go dobiłeś, bo ta pierwszą falę ty mi powiedziałeś i rozwaliłem te tego. Te balony takie. Później musiałem go napierdalać i później jak tego. Tam on wpadł gdzieś, to później ty tam dokończyłeś. No powiem ci szczerze, że dwójka lepsza jest. Co? Że dwójka lepsza jest, mówię. O kurde, tylko porwało. Co to było? Ale szkoda, że taka krótka gierka. Ogólnie w Polsce. O mordę, patrz. Hotel Zaravena. To pewnie tutaj. Czemu tego? Co mu się stało? Musimy jakoś obejść te... bramy jebać fajnie. Jak kreatywnie... Nie, może to jest prolog, nie? Że... Władimir Putin. Nie, może to jest prolog, jak podobnie jak w Antidamie, nie? ścieżkę. 1, 3, 8, 2. Aha, brak prądu, kurwa. No to świetnie. Masz tu coś. Jakaś notatka. Tu się stanie zaraz. Zgłaszam używania. Zwracali wszystkich. No nie no, zleciał ze schodów. O kuźwa. Ktoś dał je zasięg w ogóle. Kto to? No nie, kurde, wiedziałem, że to się z nim tak z tym policjantem, nie? Kurwa, co je wstrzyknął? To jest jakiś łopata, nie? Ej, wiesz, że w ogóle ten Kuba usunął tego ripa? Na ciebie? Kurwa, mogłem... Kurde, to zagrałem, ale... Czyli to tak wygląda prolog w tej grze. Pod anti-downie, ale inaczej trochę. Bo jest muzyka taka spokojna, ale... Nie sądziłem, że ten poziom jest zjebany, jest, nie? To aż tak, nie? No coś to myślał. Okej, no to jazda. Daję, to jest prolog. Coś jak idealnie, podobnie. Nie ma paliwa. Cholera. I co teraz? O morda. Notatka. No? Notatka mówiła, że benzyna jest na parkingu sądu i w Kopule. No dobra. Parking sądu i Kopuł. Przeskoczy konik? Przeskoczy. Plan, żeby znaleźć te miejsca. Przejedziemy się po okolicy, poszukamy. Myślisz, że to mi to było? Idę za. Co? No to już pograłem sobie, nie? Dziękuję za granie, Akurei, aby kontynuować przerwaną rozgrywkę z częścią wersji filmowej opowieści, w której każdej otwarzy, tworzy i staną historię wypływana ich losy. Chyba... tutaj... No dobra, uzupełniam po drodze. Czyli zagrałem prologa i po prologu muszę grę kupić. No widzisz. Na to pograłem. Cholera, co się tu stało? Pewnie wojsko zbombardowało to miejsce na ramy. Tutaj już można potwierdzić, to może zastąpić odstrzelania. Które przejęli zarażeni. Albo rebelianci. Chyba lekka przesada. Cóż, zazwyczaj działało. Centrum dystrybucji. Ej, a ty dumnie jak idziesz? Były niesamowite kwiatki. I było do bani. Oszalałabym. Najdłużej jak ty idziesz do sklepu coś kupić, do jedzenia, to wygadasz po polsku do nich? W Szwajcarii? No jak nie rozumiesz? Widzisz ten napis? Jak na przykład tego. Jak? Dobra robota, pani. No co? Zaznacz to miejsce. No bo jestem ciekaw jak tam tego. Ile tam płacę? Nie. A co? To źle? Ale nie no, w ogóle trwało w nim, ale nie no, muszę być, to zupełnie jak po progu, to nie się to trwało pokaże. No co mówiłaś? No coś ty myślisz, że będzie się trafała do darmu? Cóż... Nie o to chodzi, że do darmu, tylko... Zazwyczaj działało. Na zarażonych czy rebeliantów. Na tych i na... Zaufaj mi. Zaczynam też tak myśleć. A jak ci mówią ile masz zapłacić, to wiesz? Ale co by było, gdybym została? Pewnie zostałabym kolejnym dupkowatym żołnierzem. Nie ma opcji. Nie byłabyś w stanie słuchać rozkazów. Co? No wracam. Muszę przyznać... Jakbyś chciał poprosić na przykład o bułki albo coś. Ty? Może ukryli się w Serewenie. Jak myślisz, ile osób jest w ogóle? Cóż, przynajmniej 8. Jak też. Nic nam nie będzie. Ale lepiej uważajmy. Zbierzmy zapasy. No i bo Rafa jest. Pierdolnięty. Skąd to no przecież pańskie zdrowie. O. Nie mogę. Weź powtórz do tego, bo mi się tego słuchawki odcięły. Aha, co za ty? Ty, tu napad na bank będzie. Ta, chyba ta. Jest teraz na mapie. Nie wiem, zobacz. No tu gdzieś jest. No i dupa. No oczywiście. Spójrz na te witraże. Rzadko się je widuje. Skoro nie da się przekonać, została z niego galaktyki, no to trudno. Ale dal mi się po prostu. To jest kolejna gra, najna. To jest druga najlepsza gra Marvela, nie? Ale Spider-Man lepszy, nie? Nie na to chodzi, że lepszy, ale po prostu Marvel się na tym nie poznaje. Roxa się poznaje z GTA. Co sądzi? Co sądzi? Tak właśnie, a w Watch Dogsa będziesz grał, czy nie? Pewnie jakoś teraz tak mówię, że teraz jest lepszy w GTA, nie? Tak samo jest po... Chyba nic już tu nie znajdziemy. Zagrał sobie z GTA, ktoś powiedział, że to zaraz jest z GTA są lepsze niż Spider-Man. Co tam masz? Tak jak podamy w Red Dead, że Red Dead jest lepszy niż GTA, nie? No ale Red Dead jest bardziej realistyczny i ogólnie są tam fajne rzeczy. Co to? Podobnie nie są zapasy. No to warto. No ale to nie jest tak rozbudowane jak Red Dead, nie? Nie, no ale też jest. Dawno takiego nie widziałam. Też ma... Wiesz, to jest rozdział? Nie, najbardziej rozbudowana gra to jest My Name is Mayo, nie? Ja coś to dla Beki powiedziałem, nie? Żeby nie... najłatwiejsza gra na świecie. Nie ma najłatwiejszej gry. Której? A nie Slide? Slide to jest tylko tam w sumie Slide też, ale... Jeżeli takie graficzne to Spectre jest jeszcze. Ale to Spectre Wars to wygląda jak jakaś gra z PS1 chyba. Przyznaj, że to jest taka gra z PS1. Tak, jak tłumaczę nam ten port, to serio nie wiem, czy sobie, jak będę miał jakiś komputer, to nie wiem, czy dam sobie pulpit tej gry, nie? Której? Z Marvela, nie? Tak, jak to wygląda, że masakra, nie? Ktoś mi naprawdę miał dobry głowę. Ej, mogę ja... Ej, czekaj, ja ci coś wyślę, nie? Ogólnie. Nawet nie jedna. Nie zachowałem się. Chyba, że znajdę w Google coś fajnego. Może to cię przekonam. Jestem Groot. jestem Groot. A to był jakiś kaktus tak gadał, nie? Jestem Groot. Nie kaktus, nie. To co tam było? No to było jakieś drzewo, jakiś kaktus, nie wiem. To było drzewo, to było. No on tak mówił, jestem Groot. Tak cały czas. Przez połowę fabuły. Nie no, przez całą fabułę, tak nie wiem. To jest jego język. No i co? No i jak to się... Tylko Rocket może zrozumieć. Ej, a ten... A ten Rocket tak mówił, jesteś ciemlastym idiotą? Może. No weź, przyznaj się, bo inaczej... Bo inaczej trafisz do więzienia. Czyli taki fajny ten... Nie, wszyscy znajdę fajnego. Dobra. Co? Ja już będę spadał, nie? Graj dalej. Nie, już zmęczony jestem. Pójdę w kimono. No dalej będę grał i później coś się pójdzie na jakiegoś... Co? No z The Last of Us'a później się pójdzie, nie wiem, na Dooma jakiegoś albo coś. Taki plan ma. Nie mieszasz sobie gry, no. Co? Nie mogę z ciebie. No to... Co to źle, że raz gram to albo to? Nie wiem. Nie wiem, to jest twój wybór. No właśnie. Ja nie wiem czym... Ja nie wiem czemu ty mi mówisz, co mam robić, to no tak wkurza. No zadnij się, nie. No dobra, dobra. A mnie to... średnio obchodzi. Co tam mówisz? Ja to tak średnio obchodzi, nie? To tam co myślisz. Co? Gówno. Uwaga. Jeszcze raz po raz. O moje uszy. Jeszcze raz, bo nie słyszałem. No, że mam gdzieś twoje zdanie, nie? Co tam myślisz? No ja twoje. No. Okej. Okay. O, to jest mega fajne zdjęcie. Cool, mega. Tutaj fajnie coś też wyszło mu. Zapisz grę. To też jest fajne zdjęcie. Trwa automatyczny zapis, czekaj. Ty. Nowe dane. Zapisałem sobie. Zapisałem sobie grę. Ręczny zapis. Dobra. To wychodzi. Kurwa. O, kontynuuję to. A kurde. Fajne tego, fajne menu jest, jakby The Last of Us dwójki. Jest taka łódka. Nie ma co kompletnie robić. Pograj sobie w Resident Evil. A ja już kończę live'a, także dobranoc. I całkiem ogólnie kończę. Także nie.